jesteśmy teraz w miejscu, gdzie na poszczególne dyscypliny odjeżdżają autokary. Jak widzimy tutaj, są oznaczenia, na przykład PA03, to jest odjazd na lekką atletykę. Każda dyscyplina ma oddzielny znaczek z symbolem, gdzie autokar odjeżdża. Te autokary jeżdżą po całym Rio, ponieważ w różnych miejscach odbywają się zawody i treningi. Osobno jadą autobusy na treningi, osobno jadą na zawody. Najdalej, no to tutaj wysunięte jest łucznictwo, kajakarstwo, gdzie trzeba jechać nieraz do półtorej godziny, jak są korki, a średnio około 30 do 40 minut. Natomiast my jedziemy teraz na lekką atletykę, to jest 30 minut stąd, na Stadion Olimpijski. Jeśli chodzi o wejście do wioski, znajduje się tam. I teraz po przyjeździe tego autobusu idziemy, jesteśmy sprawdzani, czy nie mamy jakichś niebezpiecznych elementów. Wchodzimy do wioski po przeprawie w tym momencie, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Tak samo jest, jak przyjedziemy na obiekty tym autobusem. Ten autobus w tym momencie przyjeżdża pod sam obiekt, jesteśmy sprawdzani, wchodzimy na obiekt.